Proszę Państwa, dzisiaj debata Wolność w sztuce. Ja bym bronił sztuki publicystycznej, ale sztuki publicystycznej podkreślam, w takim, choć może samo pojęcie mi się nie bardzo podoba, ale okej, takiej sztuki, która chce interweniować w rzeczywistość, bo ona się zawsze tym różni od publicystyki, że wprowadza wielogłosowość. To naprawdę świetnie widać w teatrze, czy tak? Rozmawialiśmy głównie o granicach sztuki w stosunku do tego, co dzieje się w społeczeństwie. Mam wrażenie, że dowiedzieli się jednej rzeczy ważnej, czy jakby też przebieg tej debaty, nie tylko to, co powiedzieliśmy, ale sam jej przebieg jednak pokazał coś takiego, że możemy rozmawiać przy okazji sztuki w sposób nieagresywny, różniąc się jednocześnie albo wymieniając się zdaniami. Znaczy jakby trochę nam się to udało, takie mam wrażenie nieskromne, że udało nam się pokazać, na czym mógłby polegać ten mityczny dialog, o którym podobno wszystkim chodzi. We wszystkich ostatnich polskich debatach, tych dotyczących prowokacji, bardzo mało było dyskusji merytorycznej na temat przedmiotu prowokacji, czy tu przypomnimy pasję, czy przypomnimy pracę Markiewicza, czy przypomnimy klątwę, do której pewno dzisiaj dojdziemy, to one wszystkie w gruncie rzeczy ja obserwowałem zwłaszcza pracę Doroty Nieznalskiej, bo o tym także pisałem w książce, gdzie ostatecznie ona nie wywołała debaty mniej lub bardziej, nie wiem, oficjalnej, podskórnej na temat pozycji mężczyzny w społeczeństwie, bo taki był według Doroty Nieznalskiej zamysł. Ona wywołała debatę na temat granic wolności sztuki. Moim zdaniem teologia powinna raczej interpretować rzeczywistość, niż odpowiadać na pytanie, co wolno, a czego nie wolno. Bo ostatecznie na to, co wolno, a czego nie wolno, zawsze odpowiada sumienie człowieka i ono jemu musi powiedzieć. Moim zdaniem, jako teologa, wydaje mi się, podpowiedzieć ewentualnemu widzowi, słuchaczowi, jak on ma tę rzeczywistość w perspektywie religijnej, teologicznej zrozumieć. Ale on musi sam podjąć decyzję, czy to jest na granicy, czy poza granicy, czy to zagraża jego wierze, czy też nie zagraża. Sztuka, która jest skuteczną prowokacją, powoływaną jako prowokacja, to jest raczej taka sztuka, która wywołuje dyskusję, która jest ukryta. Albo która jest z różnych powodów, toczy się gdzieś za kulisami w podziemiu i nagle gestem artysty zostaje wydobyta, wniesiona na forum publiczne. Natomiast bardzo często jest też tak, że uruchamia się jako rodzaj prowokacji coś, co tą prowokacją mieć nie było.